Cześć, z tej strony Neutral a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj mam do Was ogromną prośbę. Przede wszystkim zostawcie kciuka w górę pod tym filmem. Wiem, że zawsze was o to proszę, no ale tym razem pamiętajcie, dlatego że jak widzicie po tytule, mamy tutaj głosowanie na nowy awatar przed nowym serwerem europejskim czwartym, który został zapowiedziany już w tamten piątek, więc zależy mi po prostu, żeby ten film jak najlepiej się rozszedł. Także tutaj zostawcie kciuka w górę, to w ogóle przede wszystkim pamiętajcie o tym. Po drugie głosujcie, to jest najważniejsze ważniejsze z tego filmu głosujcie żebyśmy nabili jak najwięcej głosów zaraz wam tutaj pokażę stronkę no ale oczywiście link do niej macie w przypiętym komentarzu macie w pierwszym linku pod tym filmem w opisie tego filmu więc po prostu sami zagłosujcie no i możecie również rozesłać ten link wśród waszych znajomych jakiś gildii, i tak dalej i tak dalej będzie mi bardzo miło nawet osoby które nie grają w szejksa również mogą zagłosować żebyśmy tutaj nabili tak jak wspomniałem jak najwięcej głosów no i trzecia moja prośba to jest oczywiście zostawienie komentarza też na pewno pomaga jakoś tam, żeby ten film się lepiej rozszedł, to co już powiedziałem, więc po prostu napiszcie w komentarzu, który awatar wybraliście i dlaczego wybór padł właśnie na ten awatar. No i dobrze, myślę, że możemy zaczynać, jestem po prostu w niebo wzięty szczerze mówiąc, tu może zacznę od tego, dlatego, że awatary w mojej opinii są prześliczne, są naprawdę cudowne, ja zawsze jak tam mnie oglądacie od dłuższego czasu, bardzo krytycznie podchodziłem do tych swoich awatarów, no a tutaj wyszły naprawdę świetnie, oczywiście po pokażę wam jakie zdjęcia wysłałem pod te awatary i tak dalej, ale to za momencik tak czy inaczej stronka wygląda tak no i zobaczcie, no te awatary są naprawdę cudowne, ja to już ogłaszałem na Discordzie, ogłaszałem na Instagramie na karcie społeczność no ale tak czy inaczej oczywiście muszę przede wszystkim nagrać film na ten temat no i te awatarki to jest coś pięknego, strona jak widzicie w tym momencie wygląda troszeczkę inaczej jak miałem swoją stronę przed serwerem W57 bodajże no to tam był po prostu link neutralny. .syfygame.pl no i tam mieliście tydzień na głosowanie właśnie na mój awatar przed startem W57, natomiast jeżeli chodzi o te głosowanie, o to głosowanie, bardziej o te stronki do głosowania no to teraz wygląda to troszeczkę inaczej, dlatego że jest połączone z tą stroną home.syfygame.net dlatego też chciałem, żebyście co mówiłem w poprzednim filmie weszli sobie po prostu na tą stronkę po północy w piątek, no bo właśnie od północy w piątek wystartowało to głosowanie, no i na stronie głównej jeszcze wam tutaj pokażę, mamy coś takiego. Ja już byłem, oczywiście, od razu, w sensie, link, który macie tam w przypiętym komentarzu i tam w opisie tego filmu, przeniesie was od razu do mojej strony głosowania. Natomiast jak sobie wejdziecie na stronę główną tego sklepu internetowego home.syfigame.net. Oj, tutaj się coś bardzo wolno wczytuje z tego, co widzę, nie wiem czemu, czy coś się zepsuło. O dobra, teraz się wczytało. No, tak czy inaczej, jak widzicie, mamy już odliczanie serwera do serwera europejskiego 4. Mamy 4 dni, niecałe w sumie. Już prawie 5 powiedzmy. No i tutaj mamy to głosowanie, więc nawet z poziomu tej strony możecie sobie wejść i zagłosować. Mamy w tym momencie dwie stronki: moją, no i tutaj Almana Rossiego, to jest chyba niemiecki streamer, jak się nie mylę. No i właśnie, tutaj tak samo mamy odliczanie i jest napisane głosuj teraz na nowe zdjęcia profilowe Twoich ulubionych twórców treści. Także bezpośrednio z tej stronki, ze strony głównej tego sklepu, już możemy sobie na to głosowanie wejść. Tutaj klikamy, no i jak widzicie, jesteśmy z znowu w tym miejscu. No i co ja Wam tutaj mogę powiedzieć? No tak jak wspomniałem, awatary są naprawdę prześliczne, coś pięknego, stronka się troszeczkę różni, szczerze mówiąc ja wysłałem zdjęcia do tych awatarów już naprawdę dawno temu, no ale przez to, że właśnie musieli zaimplementować te nowe strony, tak zwane, czyli po prostu strony, które wyglądają tak jak teraz, nie jest to osobny link, tylko po prostu jest to na tym sklepie internetowym. No to troszeczkę na to poczekałem, ale było warto, naprawdę było warto, bo awatary to jest coś pięknego. Trochę tu w ogóle ucina tą stronę, ale to nieważne, ja wam tutaj tak wszystko pokażę. Więc no, tak to wygląda. Możemy sobie najechać na któryś awatar, który nam się najbardziej podoba, na przykład na ten. Jak mamy go wybranego, to nam się tak podświetla No i możemy kliknąć głosuj teraz ja to zaraz zrobię, żeby wam pokazać ale oczywiście moim głosem się nie sugerujcie, tylko wybierzcie taki, który Wam się najbardziej podoba Co mogę tutaj dodać? Widziałem już troszkę opinii, wiele osób mówiło, że super są te awatary, więc oczywiście bardzo mi miło. Najważniejsze, żeby mi się podobały, mi się podobają strasznie. Każdy awatar bez wyjątku mi się podoba. No mówię, jestem naprawdę zadowolony z tych awatarów. Pierwszy raz awatary, które dostałem są naprawdę naprawdę świetne, naprawdę ładne, no i ja osobiście jestem w szoku. Dużo osób też mówiło, że te awatary są troszeczkę inne i faktycznie widać tutaj różnicę, w sensie takim, że po prostu trochę inaczej to wygląda, nie? W sensie trochę inaczej to wygląda, troszeczkę są tak jakby bardziej pokolorowane, troszeczkę w sensie inaczej pokolorowane, może troszeczkę inaczej narysowane, no i trochę osób pisało, że nie pasują za bardzo do obecnego stylu gry, że tak powiem, no ale nie wiem, szczerze, gierka w tym momencie jest Taka bardzo rysunkowa, taka bardzo kolorowa, no i chyba te awatarki pasują. Dla porównania, tutaj, Almana Rossiego sobie weźmiemy, no i zobaczcie, on też ma w ten sposób narysowane te awatary. W sensie on też ma, no, wyglądają podobnie, nie? Są też takie bardzo szczegółowe, takie pokolorowane. Widać, że coś tam się na przestrzeni tych miesięcy zmieniło, i po prostu teraz awatary są w troszeczkę innym stylu rysowane. Do tego zmierzam i do tego w sensie to wam chcę powiedzieć. Jestem dzisiaj w ogóle po uczelni, chcę wam to nagrać więc mogę być taki trochę, wiecie, przymulony. Więc no, tak to wygląda, tak to ogólnie się prezentuje. Tu wam kurczę troszkę przycina tą stronę. O, teraz jest o wiele lepiej, okej, okay, nie ogarnąłem tego na początku. Dobrze, więc tak to po prostu wygląda, tak to się prezentuje. Jesteśmy pierwszą osobą razem z Almanem Rossim, która w ten sposób będzie miała wybierany awatar w ten sposób, czyli po prostu za pośrednictwem tej strony, więc ja się jaram. Ja się szczerze jaram i to jest coś pięknego. Zanim sobie tutaj zagłosujemy, to oczywiście pokażę Wam zdjęcia, które wysłałem. Nie nie Wiem, czy jest to dobry pomysł. Bo, jak pokazywałem wam ostatnio zdjęcie, jak było to głosowanie na W57, to co niektórzy zapisywali te, te zdjęcia i potem mi wysyłali na przykład po kilku miesiącach, także to jest troszeczkę takie creepy. No, ale dobra, lecimy. Przede wszystkim, to jest moje pierwsze zdjęcie. Ogólnie, tak, no co wam mogę powiedzieć, ja za bardzo nie jestem fotogeniczny, więc, no nie wygląda to za dobrze. Robiłem te zdjęcia na green screenie. W ogóle zrobiłem troszeczkę inne zdjęcia, ale twórcy mi napisali żeby zrobić takie bardziej ekspresyjne w sensie jakiś tam mocniejszy wyraz twarzy i tak dalej. Więc no ja nie jestem taką osobą, która jakoś tam wiecie jest bardzo ekspresyjna i tak dalej. Także no troszeczkę tutaj grałem, ale dobrze, to jest pierwszy awatar, i to jest odpowiednik tego awatara po lewej. Będziemy sobie lecieć od lewej do prawej. No i właśnie tutaj miałby wyjść taki zły neutral, że tak powiem no i po prostu tak to się prezentuje i właśnie ten awatar również wzbudził bardzo dużo kontrowersji, bardzo dużo osób się zesrało, że tak powiem, zwłaszcza z zagranicy, że ten awatar w ogóle nie pasuje do świata gry, nie ma żadnego powiązania z lori i tak dalej no nie wiem, czyli no ja. Raczej, no jest wiadomo, mój awatar, więc tutaj troszeczkę będę patrzył no stronniczo, że tak powiem. No ale jednak, co ma awatar pojedynczy jakiś jakiegoś lo, jakiejś losowej osoby, losowego gracza, content creatora do całej gry? No nie musi to mieć powiązania. Ja osobiście jestem fanem Marvela. Ja bardzo lubię przede wszystkim uniwersum Spidermana, Venoma i tutaj w ogóle kredyty co do pierwszego awatara lecą do jednego z widzów, mianowicie Alfa Kreta. Nie wiem, czy on jeszcze gra, nie wiem, czy on jeszcze ogląda. Jeżeli Ogląda, to pozdrawiam, bo to on kilka miesięcy temu podsunął mi pomysł na taki awatar, wysyłając mi dokładnie takie zdjęcie. Yy, właśnie, bo to podesłałem również twórcom razem z tym pierwszym moim zdjęciem i poprosiłem, żeby wyglądało to tak, jak na załączonym obrazku: czyli w połowie twarz Venoma, yy, w połowie moja twarz. Yy, oczywiście, rasa tutaj to jest człowiek, yy, no i miało to być tak połączone. Ja miałem być taki zły, yy, no i takie coś wyszło. No mi się to osobiście bardzo podoba. Bardzo dziękuję za pomysł, właśnie. Alfa Kretowi, czyli jednemu z widzów, no bo mówię, ja jestem fanem Venoma, jestem fanem Marvela, jestem fanem Spidermana, więc to jest coś pięknego. No i nie rozumiem, czy awatar faktycznie musi mieć powiązanie z Gierką aż takie bardzo. W połowie jest to rasa oczywiście człowieka więc ma jak najbardziej powiązanie zresztą środkowy to jest rasa demon po prawej stronie to jest mroczny elf yy, także no nie wiem ja coś takiego chciałem i coś takiego mi zrobili za co ślicznie dziękuję yy, nie rozumiem oburzenia szczerze mówiąc jak ma się jakiś losowy awatar właśnie do yy, całej gierki no ale nieważne, widziałem, że wam się bardzo podoba widziałem, że większość komentarzy to jest właśnie o Venomie, że większość osób pisze że to jest coś nowego, coś unikalnego yy, no i chyba patrząc już na komentarze właśnie na jakimś Discordzie, karcie społeczności na Instagramie, no to większość z Was tego demona chyba wybierze. Tak mi się przynajmniej wydaje. No i raczej ten demon wygra. Tutaj już Wam mogę powiedzieć, ale oczywiście wygłosujcie na to, co Wam się najbardziej podoba. No, więc tak to wygląda. To jest po prostu pierwsze zdjęcie do pierwszego awatara. No i miało być to na tej zasadzie narysowane, co tutaj na tym drugim obrazku. Drugi awatar to jest właśnie ten demon. Środkowy demon. Ja tam pisałem, żeby autor, czyli tam artysta po prostu ubrał go w jakąś fajną zbrojkę no i ta zbrojka wyszła mu naprawdę dobrze, ta zbrojka wyszła mu no cudownie bym powiedział strasznie pasuje do tego dem demona on miał być wiecie, taki cwany taki, coś takiego, nie, w sensie taki wyraz twarzy, ja taki zrobiłem wiem, że już pewnie będą memy na discordzie no ale trudno, ja coś takiego zrobiłem taki wyraz twarzy, no i ten demon jest mniej więcej podobny demon również mi się bardzo podoba demon wygląda jak totalny gigachat coś pięknego, tak samo no mówię, wiem, że tutaj będziecie pisać co niektórzy albo myśleć, że ja tak mówię, bo to są moje awatary, ale jak oglądaliście na przykład film o głosowaniu z W57... To widzieliście, że ja tam za bardzo no, nie byłem fanem swoich własnych awatarów, no nie? Więc ja raczej jestem w tym temacie krytyczny. A tutaj wyszło to naprawdę dobrze. Więc to zdjęcie z odpowiednikiem drugiego awatara, czyli tego demona. No i trzeciego awatara, odpowiednikiem jest to zdjęcie. To jest już taki normalny wyraz twarzy, bez tam niczego, po prostu tak jak ja siedzę, patrzy się w kamerkę, tak jak ja wyglądam. No i poprosiłem mrocznego elfa. Natomiast jeżeli chodzi o mrocznego elfa, to poprosiłem, żeby był ubrany w tom. Zbroję, tą, którą teraz widzicie, to jest oczywiście zbrojka z gry, ale żeby ta zbroja też nie była jakoś bardzo widoczna, bo na tym mi zależało ten awatar, który mam na wojowniku na W55. Tam również poprosiłem o zbroję no i ta zbroja to jest praktycznie 75% awatara natomiast 25% to jest moja twarz, tam mamy tego orka. Więc tutaj poprosiłem i w przypadku Demona, i w przypadku właśnie tego mrocznego elfa, żeby zbroja to był taki tylko subtelny dodatek, żeby to nie rzucało się bardzo w oczy, na no żeby głównie na środku był właśnie mój awatar no i co i tyle więc tak to wygląda Zdjęcia nie były jakieś szałowe, zdjęcia nie były jakieś wow, po prostu takie zwyczajne na green screenie z jakimiś tam moimi uwagami dopisanymi, no i wyszło naprawdę świetnie. Wyszło naprawdę świetnie, ja osobiście jestem bardzo zadowolony. Ślicznie dla mnie te awatary wyglądają. To jest w ogóle coś pięknego i bardzo jestem zadowolony, to już chyba powtarzam, trzeci raz. No ale mówię, ja się jaram, ja się osobiście jaram, jaram się tym jak to jest pokolorowane, bo naprawdę mi się podoba. Ja lubię takie wiecie, żywe kolory, więc też to jest fajnie zrobione. No coś pięknego. Po prostu coś pięknego. Już tutaj nie będę dodawał, bo mówię, ja się jaram. No i co? I tyle jeżeli chodzi o stronkę do głosowania. Więc pamiętajcie, link w przypiętym komentarzu w opisie tego filmu. Wbijajcie, głosujcie, rozsyłajcie. Będę wam bardzo, bardzo wdzięczny. Ja sobie tutaj zagłosuję na przykład na tego, ale nie bierzcie tego pod uwagę. To jest tylko i wyłącznie, wiecie, tak żeby wam pokazać. Klikamy sobie tutaj, klikamy głosuj teraz. No i jak widzicie, ten awatarek się tak ptaszkuje jego wybraliśmy, no i mamy tutaj dołącz na żywo do startu serwera EU4, który będzie miał miejsce już za niecałe 5 dni, to co wam powiedziałem zaraz przejdziemy do moich planów co do tego serwera, bo to też jest w ogóle ciekawostka, tak jak powiedziałem głosowanie dotyczy tylko i wyłącznie EU4 więc na tym serwerze będę miał ten awatar, który wy wybierzecie no i co, może wam jeszcze pokażę te awatarki Almana, one też są ładne, one też są naprawdę przyjemne no, ja osobiście nie jestem fanem, bo yy, z tego co widzę, to on w ogóle chyba wszystkie awatary, no nie wiem, to jest chyba człowiek, to jest może Gnom, ale nie jestem przekonany, i to jest chyba Elf, tak mi się wydaje. Ale wszystkie są takie, wiecie, yy, podobne do siebie, ale też bardzo ładnie narysowane, yy, też bardzo mi się podobają. Tutaj, Almanowi, możemy sobie zagłosować na ten środkowy. On mi się najbardziej podoba. Yy, no i cyk, niech będzie. Yy, dobrze, więc tyle, tyle jeżeli chodzi o moją stronę do głosowania. Bardzo wam dziękuję. Jeżeli zagłosowaliście, piszcie w komentarzu swoje opinie, który Wam się najbardziej podoba, który może Wam się nie podoba. Chętnie sobie poczytam. No a my teraz lecimy do informacji o serwerze czwartym europejskim, bo tak, w piątek dostaliśmy informację, że serwer czwarty europejski wychodzi. Serwer czwarty europejski wychodzi, mamy to w ogóle na poczcie? Mamy, dokładnie. W piątek, 26 maja o godzinie 16, otworzy się nowy portal dla wciąż świeżego europejskiego serwera EU4. No i co jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o moje plany... To tutaj tak, nie będę grał na nim jakoś giga długo, to nie będzie na pewno long term postać, ale planuję sobie na pewno pierwszy weekend, może tam pierwszy tydzień albo coś takiego pograć. Więc jeżeli ktoś robi polską gildię, tutaj zależy mi na gildii polskiej, jeżeli ktoś robi dla graczy Eko, dla graczy grzybiących przede wszystkim taką po prostu mocniejszą, jakiś mocniejszy projekt, to może do mnie się odezwać na Discordzie przede wszystkim. No i ja tam wbiję. Dogadamy szczegóły, powiem ile będę grał, żeby to było jasne. No i jeżeli będziecie mnie chcieli, to oczywiście chętnie sobie z wami pogram przynajmniej chwilkę tutaj mówię do osób które robią taką gildię tylko mówię niech to będzie eko niech to będzie niech to będą gracze grzybiący żeby po prostu no ta gildia była taka mocniejsza nie musi to być top top no ale wiecie żeby tam fajnie te pierwsze dni się rozgrywało to pierwsza sprawa więc tak mówię za tydzień już nie cały tydzień w tym momencie startuje nowy serwer właśnie o 16 no i prerejestracja to co jest bardzo istotne prerejestracja startuje już jutro chyba Dostaniecie ten film w niedzielę, w sensie jeszcze dzisiaj, bo ja to nagrałem w niedzielę. Już jutro o godzinie 10 startuje prerejestracja, no i dzięki temu możecie dostać 25 grzybków za potwierdzenie konta. Zamiast, no tam chyba 10, chyba 10 się dostaje, jak się zakłada, później, więc warto to zrobić. Jeżeli planujecie grać na serwerze europejskim czwartym to pewnie poziomowo będzie dość słaby serwer, więc tania topka po raz kolejny, tak jak mówiłem przy okazji EU3, dość tania topka, wydaje mi się. Kolejnym serwerem, na którym my będziemy grać long term, który będzie na pewno mocny, to będzie serwer europejski 5, więc tutaj ta topka na pewno nie będzie jakaś giga droga, już się wszyscy topowi gracze, że tak powiem, szybko na EU5, więc jak komuś nie przeszkadza właśnie numerek, no to może sobie tutaj stworzyć postać no i grać, warto to zrobić jutro podczas prerejestracji no bo dostaniecie więcej grzybków, to jest zawsze na plus no i właśnie, prerejestracja wystartuje o godzinie 10 czy tutaj już mamy do wyboru ten świat? chyba nie, dokładnie, jeszcze nie mamy, no bo nie ma prerejestracji to jakby logiczne, co mogę wam powiedzieć przede wszystkim, jeżeli planujecie kupować jakieś pakiety czy to pakiet startowy, czy to pakiet twierdzy, czy po prostu więcej grzybków to jak założycie konto już podczas prerejestracji i będziecie tutaj mieli w, poru, w polu wyboru postaci, jak sobie wejdziecie na to konto, tu będziecie mieli pewnie to wielkie odliczanie do startu, yy, oczywiście no wiadomo, jak już będziecie mieli to konto stworzone jutro, to i tak będziecie mogli wejść w opcję i będziecie mogli wejść tutaj w zakładkę postać. Tam będziecie mieli swój identyfikator postaci do stronki home.syfigame.net. Więc jeżeli będziecie tam chcieli kupać jakieś grzybki, czy to tylko pakiet startowy, czy to pakiet twierdzy, czy to może więcej grzybów, jakieś tam w ogóle tam chyba promocja to już będzie od jutra. Teraz chyba to działa tak, że promocja na nowe serwery startuje od razu podczas prerejestracji. No i już podczas prerejestracji można kupać te grzybki. Właśnie, no, jakby po cenie promocyjnej, czyli to 20% więcej. Także zachęcam do używania oczywiście kodziku neutral na tej stronie. Jak będziecie kupować pakiet startowy, to Gryfosmok wam powinien zacząć lecieć dopiero od piątku. więc tym nie ma problemu. Jeżeli zacznie szybciej, to napiszecie na support i oni wam tam dadzą grzybki. I jeszcze wyjdziecie na plus. Dadzą wam po prostu grzybki na Gryfosmoka. Ale z tego co wiem, ostatnio już chyba tak się nie działo. Już normalnie startowało to odliczanie Gryfosmoka z pakietu startowego. W piątek, tak jak wspomniałem, w piątek równo ze startem serwera także mówię, jak będziecie planować jakieś pakieciki kupować, to oczywiście będę bardzo wdzięczny jak będziecie używać kodziku neutral na tej stronce, możecie do mnie podsyłać screeny standardowo, bo oczywiście następny konkursik myślę, że w drugim tygodniu czerwca, więc będziecie już brać udział po prostu w tym kolejnym konkursie, nieważne czy to będzie pakiet za dwie dyszki, czy ten twierdz za cztery czy jakieś większej ilości grzybów będę bardzo wdzięczny jak będziecie tego kodziku używać, bo to jest oczywiście wszelakie wsparcie, nie? nieważne mówię czy kto za dwie dyszki kupi czy drożej będę po prostu bardzo, bardzo wdzięczny, bardzo się tu rozgadałem, no ale widziałem, że co niektórzy tak myślą, że za dwie dychy to nie ma co, bo nic z tego nie mam praktycznie ale mówię, każde wsparcie, bardzo doceniam, każde wsparcie jak będziecie robić screeny to się będzie liczyło również w tym konkursie kolejnym więc po prostu używajcie kodziku, podsyłajcie i tyle, i tyle z mojej strony. Tak jak wspomniałem, moje plany są takie, że pogram tam na pewno nie long term, pewnie pierwsze trzy dni. Może pierwszy tydzień, może pierwszy miesiąc, zobaczymy, jak to wyjdzie. No ale tak czy inaczej, jeżeli ktoś będzie chciał mnie do gildii z takiej gildy polskiej, mocniejszej, na grzybkach, po prostu albo chociaż eko, to odzywajcie się na Discordzie, bo pewnie ktoś takową tworzy. No i tyle. Tyle z mojej strony. Ja Wam ślicznie dziękuję za uwagę. Przypominam o głosowaniu na awatar, o rozsyłaniu linku. Oczywiście możecie subskrybować z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Kciuka w górę zostawić pod tym filmem, pisać komentarz, jakie są Wasze plany na EU4, co tam będzie będziecie robić, że tak powiem, jak tam ogólnie, czy będziecie grać, czy nie będziecie, wiadomo. No i oczywiście na który avatar zagłosowaliście i dlaczego. No i co. Dziękuję wam pięknie za uwagę, dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i cześć.